Cześć, królowa przyszła. Cześć wszystkim, z tej strony Martyna i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie ze Star Stable aktualizacji. I dzisiaj fryzy. Ale ponieważ wy wiecie, że mi się te fryzy nie podobają i ja nie jestem nimi zainteresowana ani trochę, to pokażę wam mojego pięknego fryza i powiem wam tylko, że fryzy z tej generacji są, słuchajcie, tylko za 500 Star Coins do kupienia, więc jest genialnie. Dobra, najnowsze wiadomości. Gdzie byście w ogóle te biedne konie wstawili? O tym nie wspomnieć, bo to w sobie było mega urocze. Słuchajcie, ktoś mi napisał bardzo miło, że to jest moja szczęśliwa złota dynia, bo jakby nie patrzeć, są święta, ja dalej te cholerne dynie noszę ze sobą, więc no beka ze mnie. Fest. Stajnia Jorvik i zimowa wioska, słuchajcie. No to zacznijmy od zimowej wioski, bo jest bliżej. I tak, to jest moja złota dynia, ona będzie ze mną całe życie i w ogóle kocham moją złotą dynię. To miłe, że ktoś w ogóle zauważył. Jakby ja po prostu jestem strasznie leniwa w sprzątaniu, ale to nic. Przechodząc do tematu nowych fryzów. Na naszej grupie Kebaby Martyniusza zrobiłam już posta, wzięłam, stworzyłam, żeby dowiedzieć się, co sądzicie o nowych koniach. No i jakoś takie są różne, że tak powiem, reakcje. Jedni mówią, że ładne, jedni mówią, że tylko konkretne kolory są ładne, a inni mówią, że w ogóle brzydkie, albo że tylko grzywa, gdy jest spięta. No bo słuchajcie, tym koniom można chyba robić warkoczyki, można też grzywę spinać i w ogóle dostały one swoje specjalne, średniowieczne, proszę bardzo, ogółowie. Niestety ja na mojego pięknego, starego fryza nie mogę tego założyć, no bo przecież jak stary fryz, to pokrzywdzony, no bo jak nie jak tak. Halo? Are you sure? O mój Boże! Przecież on wygląda jak stara wersja. Ja nie znam się, nie wiem jak naprawdę te konie wyglądają, ale coś czytałam, że niby powinny być bardziej muskularne, a no to już... No nie powiem, no... Wiecie, jaki jest mój główny problem? Może tego nie widać zbytnio, ale jakby... Jakby ten też ma taką ala, jakby, wiecie, makaroni... grzywę, ale ona wydaje się bardziej fluffy, przez to, że jest tak, wiecie, puchato zrobiona, no nie? A te nowe, jakby, typy grzyw, ten styl, w którym oni grzywy rysują, nie jest zły, ale do takich puchatych zwierząt, no, kompletnie nie pasuje. I ja liczyłam, że jakoś inaczej rozwiążą, że jeszcze to zmienią. Ja wiem, że wszyscy najbardziej byli zainteresowani tym karem i jak widać, bo nikt nie chciał mnie tam przepuścić, więc słuchajcie, pojedziemy po prostu do tej stajni Jorvik. One kosztują 950 starcoin, z tego co czytam. Trzeba mieć... znaczy, nie trzeba mieć w sumie poziomu, jeżeli ma się zimową wioskę, ale na przykład trzeba, jeżeli chcecie do stajni Jorvik, to jakiś poziom wbić, to widzę, że to jest poziom 8. Słuchajcie, stajnia Jorvik, Jorvowowik, weźmy się tak, przejedźmy. Co tu? O mój Boże, ile ludu! O nie! Cholipka! Czekajcie, o! Udało się kliknąć. Najgorzej gdy na... O mój Boże, on wygląda jakby był chory. No patrzcie na tą grzybę, no przecież to wygląda jakby miało się zaraz oderwać i nie wrócić. Jak w takich starych lalkach, co nie? Ty, on ma rzęsy. Ma białe rzęsy. Fajnie, że ma rzęsy, ale wygląda jak... No... To jest, że oni mają osobnych ludzi do robienia tych koni, a one z każdym kolejnym wyglądają coraz dziwniej. W sensie, że... Jak to jest, że niektóre wyglądają spoko, a inne nie? O co tu chodzi? W czym jest pro... Halo? Dzień dobry. O, ten ma spoko kolorki i nawet mi się podoba. W ogóle ciekawi mnie to, że kiedyś były sportowe konie fryzyjskie i zwykłe fryzy, które były wiadomo czarne, no bo innych nie ma. Teraz zrobili po prostu jorwickie konie fryzyjskie, pewnie żeby się z tym nie pierdzielić. No kolorami ten mi się podoba, szczerze mówiąc, najbardziej, bo ma taką, to się mówi chyba podpalaną, grzywę. Jest całkiem spoko, całkiem ładna. No pyszczek ma chyba najlepiej jakby narysowany, skonstruowany. Ale no nie mogę patrzeć na tą grzywę. Ona wygląda jakby była tłusta, jakby była nieumyta. Nie wiem, zastanowię się, bo ten wpadł mi w oko. Nie będę mówił. O Jezu, jak się uśmiecha!
Ale słyszałam też, że te konie mają tragiczne animacje, jak jeżdżą, więc może kiedy uda mi się zbierać Starcoinsy, to kupię go, wiecie, jak już będą trochę naprawione. No i fajnie, bo koń ma rzęsy, koń ma fajnie zrobione oczy, coś się tam rusza, ale ja tej grzywy po prostu przeżyć nie mogę. No nie mogę, no jednak konie mi się z grzywami kojarzą, lubię jak grzywy powiewają na wietrze, tak jak wam... Nie wiem jak się na... O mój Boże! Nie wiem jak się nazywa ta konkretna Nie rasa, Boże, nie wiem jak się nazywa ten konkretny kolor, ale jeżeli wy coś wiecie, to możecie mi napisać. Jak widzicie, mam już średniowieczny, co ja dzisiaj mam za jazdy? Mam już taki dość świąteczny, słuchajcie, strój w tym roku. Skupiamy się na kolorze niebieskim, więc jeżeli, o mój Boże, jesteście Team Martyniusz, to oczywiście kolor niebieski. Proszę bardzo, to jest mój fryz, ja jednak jestem Team Fryzy z drugiej generacji. One są dla mnie najładniejsze. Spójrzcie na ten ogon, spójrzcie na tą grzywę. Może jej się świeci jak stąd do Warszawy, ale wygląda według mnie po prostu lepiej. I rzeczywiście czuję się jakby nad nią się bardziej przyłożyli, jak nad grzywą tamtych koni. Bo to są konie fryzyjskie, a ta grzywa nie wygląda jakby była konia fryzyjskiego, tylko konia półtłustego. I to tyle na dziś. Dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Życzcie mi powodzenia, bo zaraz mam sprawdziąc matmy. I widzimy się w następnym. Pa, pa!